Dobra, kontynuujemy naszą przygodę. Jako Abi cofnęło nas chyba 3 lata wcześniej, z tego co pamiętam. Pokazana jest tutaj historia Abi i Owena, jak zwiedzają to akwarium całe. Zaraz zobaczę, jak tutaj wejdę, czy mam tutaj wszystkie znajdźki. Bo cofnęło mi tak jakby w zapis gry o 3 minuty do tyłu. Nie wiem dlaczego. Ale prawdopodobnie po prostu zwyczajnie tutaj w tym miejscu był checkpoint na tej łódce. A czemu się bije z Rockiem? Nie rozumiesz tego? Ja się z nikim nie chcę bić. Maybe they joined the wolves. Yeah, or got killed by scars. Such an optimist. Dobra. Tutaj na łódce jakieś ciuszki, jakieś rysuneczki. Nic specjalnego. Wychodzimy. I tutaj Owen powie coś takiego, żebyśmy dalej szli. Dość tej łodzi. I on chyba pójdzie tutaj na górę. Dobra. I tutaj, z tego co pamiętam, na górze jak wejdziemy, były drzwi i ja przed tymi drzwiami zakończyłem sobie ostatni materiał, dokładnie w tym miejscu. Więc w sumie nawet nie 3 minuty nas cofnęło, a 30 sekund. Na pewno zdasz, Jirk, nic się nie bój. Czy właśnie, powiem wam szczerze, że tutaj też nawiązując do komentarza Piotra, że Owen wydaje się całkiem okej. To powiem wam szczerze, że jak oglądam te fragmenty... Jak oglądam te fragmenty... Wycisnęłam wczoraj 8 dyszek, ona powiedziała? Czy mi się wydaje? Jak ona 3 lata temu wyciskała 8 dych, to ile ona wyciska teraz, w teraźniejszości, kiedy spotkała się z Eli? Chyba ze 200, kurde. Ja w największych swoich, nie wiem, siłkowo-kickboxingowych tych, jak to się nazywa? No jak byłem u szczytu formy, o właśnie, to wyciskałem jakąś stówkę mniej więcej. A ona 8 dyszek przy wadze, nie wiem, 50 chyba kilo. A 3 lata później to pewnie będzie brała ze 300. No ale cóż, kto jej zabroni? No chce sobie dziewczyna dźwigać, to sobie dźwiga, no przecież co w tym złego. A nawiązując do tego, co mówiłem, jak oglądam tak ten gameplay, te cutscenki, całą tą historię Abi, Owena, właśnie ojca Abi, to kurde, momentami widzę, że to faktycznie byli spoko ludzie, tak? Ten ojciec tej Abi dla niej, jako dla swojej córki, był bardzo dobry, bardzo życzliwy. Owen jako przyjaciel, jako tam kumpel i tak dalej, też no, spoko gość. No tylko po prostu gdzieś tam na całym tym timeline'ie historycznym The Last of Us zwyczajnie widać, że dobrzy ludzie podejmowali złe decyzje. I to one niestety wpłynęły tutaj na te wszystkie sytuacje. I'm claiming this place. It's mine. You can visit. Oh, you sure? Not really, actually. See how nice you are to me first. You're a dick. Not a great start. Wiesz co, Jarku, nie wiem, jak to tam wygląda odnośnie web w web z kimś i tak dalej. Ja się z nikim nie ścigam, po prostu chcę jakby swoim widzom jak najwcześniej całą fabułę udostępnić, jeżeli chodzi o The Last of Us.
A jeżeli chodzi o publikowanie odcinków, to stwierdziłem, że będę publikował 10 odcinków dziennie, żeby też nie robić takie, wiecie, odcinek co 15 minut, bo to chyba by łeb kogoś rozbolał od powiadomień, ale takie maratony i wrzucanie tylu odcinków naraz ma swoje plusy, słuchajcie, ponieważ, i to może was zdziwić, ale dla mnie jest to plusem, odeszło mi od piątku 120 subskrybentów. Mam 120 subów na minusie przez ostatnie 3 czy 4 dni. I może was to dziwić, ale mnie to cieszy, bo zwyczajnie ktoś zasubskrybował mój kanał, tak po prostu sobie kliknął suba, ale jak zacząłem wrzucać więcej filmów i on zaczął dostawać powiadomienia, że ja wrzucam i zaczęło go to wkurzać i nie interesuje go to totalnie, to dostałem od niego unsuba. I dla mnie to jest dobra nowina, że osoba, która kiedyś przez pomyłkę albo tak po prostu kliknęła subskrypcję, odsubowuje mnie, to dla mnie jako twórcy to jest dobra informacja, że ta osoba zrezygnowała z tego suba. Bo przynajmniej no, ja nie będę jej dupy zawracał w przyszłości odcinkami, a ona nie będzie mi robiła pustych subów i pustych przebiegów na kanale. A jeśli to znajdziemy... Seraficie mają niezłe gadane, okej. Ricky, uważaj na Maxa. Zauważcie, że już 3 lata wcześniej oni rozmawiali o wilkach, rozmawiali o serafitach, rozmawiali o bliznach. Czyli powiem wam szczerze, że to community, którą stworzyła sobie grupa Joela, Tomiego i tej Eli, to oni byli trochę chyba zaślepieni. Bo zauważcie, że te grupy jak wilki czy blizny, oni wszyscy o sobie wiedzieli. A oni, kurde, nagle poznają ich i są zdziwieni, że ci ludzie istnieją, nie? Wcześniej tylko słyszeli o świetlikach, a później jak świetliki się rozpadły, to nagle zdziwko, że tutaj są jakieś inne w ogóle grupy, nie? A oni wszyscy o sobie doskonale wiedzieli, już 3 lata wcześniej ze sobą walczyli. Także powiem wam szczerze, że chyba po prostu grupa Joela, Eli i Tomiego albo dali sobie za mocno na wstrzymanie i zwyczajnie nie śledzili, co się dzieje na świecie. Albo to olali, no albo nie wiem, o co chodzi, bo po tej całej walce okazuje się, że oni tak nie za bardzo wiedzieli w ogóle o tej grupie wilków, nie wiedzieli o bliznach. Takie to było dziwne. I powiem wam szczerze, i tutaj mówię szczerze, że ta właśnie chyba niewiedza doprowadziła... O kurde. Ta wiedza doprowadziła Joela do tej sytuacji, do której go doprowadziła, żeby już nie nazywać rzeczy po imieniu. Bo jakby wiedział o wilkach, wiedziałby o bliznach, wiedziałby o serafitach, to na pewno by się nie kumplował tak o z każdym po byciu 30 lat, 30, po byciu przez 30 lat w apokalipsie. Pamiętamy Joela z pierwszej części, on był cholernie nieufny, on nikomu nie ufał, ze wszystkimi się kłócił, ze wszystkimi chciał walczyć. I w życiu by się nie dał zamknąć w jednym pokoju z jakąś grupką ludzi nieznajomych razem z Tomim. No, ludzie, kurde. Po prostu zwyczajnie za mocno odpuścili, moim zdaniem. A Isaac, którego poznaliśmy wczoraj na streamie, nie odpuszczał. Przez 4 lata chłopina, kurde, na pełnej spinie, tak? Tworzył oddziały, tworzył community. Dawał im rozkazy i tak dalej. No normalnie coś jak inwestowanie Stanów Zjednoczonych w militaria, a pozostałych państw. Jak zobaczycie sobie zestawienie, ile każde państwo wydaje na wojsko, to Stany będą na pierwszym miejscu i to, ile oni wydają hajsu, to łącznie będzie więcej niż pozostałe 9 państw na liście top 10. To jest mega zestawienie. I po prostu Stany są świadome, tak? Zagrożenia i tego, co może się wydarzyć i po prostu to w kasę w to wkładają, nie? Baza Maxa. I co, nie da się tu wejść? Da się. Także kurczę i niestety, no dostrzegam to i smuci mnie to, bo na maksa lubiłem Joela i na maksa lubię Eli i całą tą ich ekipę, te wszystkie ich relacje, bardzo mi się to podoba, ale zwyczajnie też, umówmy się, dali troszkę ciała, no. Nawet nie troszkę, kurczę.
Joel po całej tej akcji z jedynki, gdzie uratował Ellie i sprzeciwił przeciwko sobie wszystkie możliwe świetliki, jakie były tylko na świecie, on później sobie normalnie sielankowo jeździł na patrole. Gdzieś kurde do jakichś sklepów muzycznych po struny do gitary. No ludzie, oni powinni robić totalnie inne, mieć podejście, tak? Bardziej nieufne. Zabieram stąd Maxa, nie możemy spędzić życia zamkniętym. Tylko przyjąłem twoją słabość, kiedy żołnierze zabili mamę, stałeś się, patrzyłeś jak tchórz. Jaki dałeś w ten sposób przykład? Powinieneś być się wściec. Powinieneś był sprawić, by cierpieli bardziej niż cierpiała mama. Kolejna zemsta w liście. Chcę, żeby Max zobaczył, jak się żyje wśród ludzi, którzy potrafią walczyć o to, co jest dla nich ważne, którzy chcą w twoim życiu coś osiągnąć. Świat to okrutne miejsce, my tylko możemy to zmienić, tylko w słabości mogę posiąść prawdziwą siłę. Może kiedyś wrócimy, jeśli tak się stanie, mam nadzieję, że nie będziesz wciąż siedzieć na swoim pieprzonym fotelu. I teraz zobaczcie, w prawym dolnym rogu jest to, nie wiem, można powiedzieć logo tej grupy, tych blizn, tak? Czyli tutaj ewidentnie syn tego Ghostka dołączył do blizn. No właśnie. Well, on the bright side, I found these keys. Siemano, Bama Bilon, witam serdecznie. He's a skeleton, he doesn't need them. I just don't understand how anybody willingly joins the Scars. O kurde, co to? Ale... Because they're an insane cult, that's why. Nie wiem, o co chodzi, ale tutaj ten stolik powoduje, że gra klatkuje. Zobaczcie, tutaj ładnie, pięknie wszystko. A jak się odwracam w stronę tego stolika... O, widzicie? To nagle spada ją klatki do, nie wiem, 10. O co chodzi? Dziwne. Tutaj coś ewidentnie w tym pomieszczeniu psuje optymalizację gry. Nie wiem, całe to pomieszczenie jest jakieś słabe. Albo zwyczajnie już zaczyna mi się przegrzewać może konsola. Cholera wie. No mnie strasznie irytuje to, że Joel dał ciała po prostu po całości. Zachował się jak jakiś taki totalny nieogar, nie? A to może poznacie naszą grupę, proszę bardzo, was jest tylko dwóch, nas jest dziesięcioro. Wanna try those keys? Oh, yeah. This one? Nope. Nie mam podkładki chłodzącej pod konsolę, muszę się wyposażyć. Plus... Plus nie wiem, czemu miałaby konsola nie uciągać graficznie. Nie, myślę, że po prostu... jakiś taki był tylko fragment gorzej zoptymalizowany. Bo teraz już wszystko ładnie, pięknie. Świat otwartego oceanu. Także ja otwarcie narzekam na to, jak oni zrobili, jak oni to wszystko sobie zaplanowali, tak? Odnośnie tego, jak Joel się dał wciągnąć. Jak po prostu mieli takie aż za bardzo sielankowe podejście. Just, don't look down. Mam iść w górę czy w dół, bo nie wiem. A, w górę się nie da. Wiesz co? Możliwe, że to były potężne szczegóły w tym pokoiku, bo tam było sporo ramek, jakiś pierdół. He's a scar. Maybe you have. Ah, Jesus. I sure hope not. Solid fort, Max. Excellent craftsmanship. Whoa. Get on in here. Znaczy, ogólnie to był taki... O, patrzcie, ryby pływają, ale nie w tym. Nie w akwarium. Przenikały przez chwilę przez sufit.
To już też jest niedopatrzenie testerów. See that? Told you they were spotted. Yeah, yeah. Co będzie? Aha, tak myślałem, że tutaj był jakiś romans. Dlatego Abby tak zabolało, jak się dowiedziała, że Owen i Mel są w ciąży, tak? Bolało. This? It's this, isn't it? You are disgusted by it. Come on, Ab. I'm sorry. Don't be sorry. Talk to me. I know all the leads have dried up, but the Joel's still out there, you know? No, zobaczcie, ona od 4 lat tą zemstę planowała. What can I do? Let's go back. We can still make training. Znaczy, ja nazywałem to romans, po prostu chodziło mi o romantyczną chwilę, a nie o romans, że Owen ma kogoś innego. W danej chwili. I'm sorry. I told you already. Don't be sorry. Plus, nawiązując jeszcze do tego, co napisała Red Queen i Bamabilo odnośnie tego, że mieli Joela podanego jak na tacy, bo była horda i tak dalej, Joel z Tomim chcieli pomóc po prostu dziewczynie, której nie znali, nie wiedzieli o jej istnieniu, nie sądzili, że ona może w sobie dusić zemstę od 4 lat. O, już chyba wróciliśmy do teraźniejszości, tak? Tak. Pozwólcie, że tylko dokończę ten wątek, o którym mówiłem, że Joel tam się pojawił na tacy i tak dalej. Weźmy też pod uwagę takie coś, że poznajecie grupę nieznajomych osób. Joel ma na sumieniu po prostu niesamowicie dużo śmierci innych osób. Wie, że zabijał rodziców innych dzieci, zabijał no, wiele istnień. Pojawiają się nowi ludzie, których w ogóle nie zna. I się przedstawia, że to jest Joel, a ja jestem Joel, a to jest Tommy. No mógł nawet zmyślić imię. Ci ludzie wiedzieli, że on mieszka w tym Jackson, ale nie wiedzieli, jak wygląda. Oni tylko słyszeli, tak? Że jest taki gość, nie? Być może poprzez te 4 lata już się tak zestarzał, żeby go nawet nie rozpoznali. A Joel nie dość, że się w ogóle nie zmienił wizualnie, nie obciął włosów, nie zgolił brody, nie zmienił imienia, nie zmienił, nic nie zmienił, nawet stylu bycia. Wbija do pokoju, gdzie jest 10 nowych osób. Siema, jestem Joel. Zabijałem te setki osób 4 lata temu w jednym szpitalu. Pewnie to wszyscy byli wasi rodzice, ale mam to w dupie. No, kurde, serio? No już bym zmyślił jakieś imię, jakiekolwiek. Bym rzucił jakiegoś Czesława. I co? A oni, o, siema Czesław, fajnie, że jesteś. Gdzie mieszkasz? No w Jackson. A, no to spoko. A znasz Joela? Nie. Pierwszy słyszę. Już dawno nie żyje w ogóle, wiecie? Był kiedy, ale już wszyscy o nim zapomnieli. Kurde, no. I robisz sobie opinię na mieście, że jesteś martwy. No genialne, no jak po prostu włoska mafia. Kurde, tak się powinno to zrobić. Zaraz granatem rzucimy w Owena i się skończy. Nie da się. No chyba żartujesz, a pod nogi? Też się nie da. Nie mogę nawet rzucić granatu w jego pobliże. Ech. No dobra. Lecimy dalej, trzeba kurde jakieś pompki porobić, bicepsa. Bo nam tu Abby ostygła.
No i się skończył odcinek. Ja pierdziele. Te 20-minutowe odcinki faktycznie trochę za krótkie, bo już mi ich wyszło 60. A tak na dobrą sprawę, jakbym wrzucał takie po godzince, to... to byłoby ich laptopem 20, nie? Ale... robienie co 20 minut pauzy ma też swoje zalety, wiecie? Bo jak ja bym nagrywał odcinki godzinne na streamach, to ja bym przez godzinę praktycznie nie zerkał na czat. Ja bym go wtedy nadrabiał chyba drugą godzinę tak naprawdę. Dobra, kontynuacja w kolejnym materiale.